Następnym razem, gdy ujrzysz kopię tego poruszającego dzieła, spójrz jeszcze raz. Niech to będzie przypomnieniem, że ktoś nie zrobił tego sam. Cześć, witam Was na koniec tego tygodnia, już w nowym miesiącu. W piątki zwykle staram się czytać jakieś budujące historie. I dzisiaj mam taką specjalną, która pochodzi od mojej specjalnej znajomej, dobrej duszy audioinspiracji, Beaty Sasinowskiej, która od początku mnie słucha, wspiera, przysłała mi książkę, a ostatnio zamieściła na swojej stronie na Facebooku piękną historię. Jak tylko ją tam u niej znalazłem, pomyślałem, że chcę z niej zrobić audioinspirację. Widzicie, jak to się coś wrzuci do sieci, to coś zaczyna żyć swoim życiem. Więc dziś będzie niezwykle, ponieważ nie sięgam do żadnej książki. Pomarańczowa teczka leży sobie tam gdzieś na regale. To jest historia znana, być może ją słyszałeś, czytałeś, spotkałeś się z nią gdzieś, a ja dzisiaj chcę ją nam przeczytać ku pokrzepieniu serc. To jest historia słynnego obrazu. Jaki to obraz i czyj? Posłuchajcie. Wielu z nas widziało ten obrazek, obecny także w wielu chrześcijańskich domach, ale niewielu zna tę poruszającą historię, jaka się za nim kryje. Oto i ona. W XV-wiecznej niewielkiej wiosce niedaleko Norymbergi żyła rodzina z 18 dzieci. 18. Aby zapewnić zaledwie chleb dla całej tej gromadki, ojciec, głowa domu, złotnik z zawodu, pracował niemalże 18 godzin dziennie w swoim warsztacie i w sąsiedztwie, jeśli zdołał znaleźć jakąś dorywczą pracę. Pomimo beznadziejnej, zdawałoby się, sytuacji, dwoje ze starszych dzieci, Albrecht i Albert, mieli marzenie. Obaj chcieli rozwijać swój talent artystyczny, ale dobrze wiedzieli, że ich ojciec nigdy nie będzie w stanie opłacić im studiów w norymberskiej akademii. Po wielu nocnych dyskusjach w ich zatłoczonym łóżku, dwóch chłopców w końcu zawarło pakt. Rzucą monetę. Przegrany miał iść do pobliskiej kopalni i ze swoich zarobków opłacać studia tego drugiego. Później brat, który ukończy studia, miał opłacić studia drugiego brata albo ze sprzedaży swoich prac, albo zatrudniając się w kopalni. Rzucili monetę w niedzielny poranek, tuż po nabożeństwie. Albrecht Dürer wygrał i udał się na studia do Norymbergi. Albert zatrudnił się w niebezpiecznej pracy w kopalni i przez kolejne 4 lata opłacał studia swojego brata, którego dzieła na akademii były niemalże sensacją. Jego akwaforty, drzeworyty i obrazy były o wiele lepsze niż wielu jego profesorów. Z czasem skończył studia i zaczął zarabiać godziwe pieniądze za zlecone prace. Kiedy młody artysta wrócił do swej wioski, rodzina Dürerów wydała uroczysty obiad, aby świętować triumfalny powrót Albrechta. Po długim i wspaniałym posiłku, przy dźwiękach muzyki i głośnych śmiechach, Albrecht wstał ze swojego honorowego miejsca przy stole, aby wznieść toast na cześć swojego ukochanego brata za jego lata poświęceń, które pozwoliły Albrechtowi spełnić jego marzenie. Mowę zakończył słowami: Albercie, mój błogosławiony bracie, teraz twoja kolej. Możesz iść do Norymbergi, aby spełnić swoje marzenie, a ja się o ciebie zatroszczę. Wszyscy odwrócili się na drugi koniec stołu, gdzie siedział zapłakany Albert. Łzy spływały po jego twarzy. Potrząsał zwieszoną głową i łkając, powtarzał ciągle: nie, 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 nie. W końcu Albert wstał, wycierając łzy z policzków. Spojrzał po twarzach tych, których kochał i trzymając ręce przy policzku, powiedział łagodnie: nie, bracie, ja nie mogę iść do Norymbergi. Za późno dla mnie. Spójrz,
Zobacz, co te 4 lata w kopalni zrobiły z moimi rękami. Kości w każdym palcu były zmiażdżone przynajmniej raz, a później nabawiłem się takiego artretyzmu w prawej dłoni, że nie mogę nawet utrzymać szklanki, aby wznieść twój toast. A co dopiero malować delikatne linie na pergaminie lub płótnie, ołówkiem czy pędzlem? Nie, bracie, dla mnie jest za późno. Minęło ponad 450 lat. Obecnie setki niezwykłych portretów, szkiców ołówkiem, węglem, akwareli, drzeworytów i miedziorytów Albrechta Dürera wiszą w każdym wielkim muzeum na świecie. Ale większość ludzi zna tylko jedno dzieło Albrechta Dürera. Większość widziała ten obrazek, którego reprodukcja wisi pewnie także w twoim domu czy biurze. Pewnego dnia, aby złożyć hołd Albertowi za całe jego poświęcenie, Albrecht Dürer starannie narysował zniszczone dłonie swojego brata z cienkimi palcami skierowanymi ku górze. Nazwał to potężne dzieło po prostu dłonie. Ale cały świat niemalże natychmiast otworzył swoje serca na to niezwykłe arcydzieło i zmienił tytuł owego wyrazu miłości na modlące ręce. Następnym razem, gdy ujrzysz kopię tego poruszającego dzieła, spójrz jeszcze raz. Niech to będzie przypomnieniem, że ktoś nie zrobił tego sam. Autor poszukiwany, jak podpisano tę historię budującą. Na piątek. Jeśli chcesz zbudować kogoś innego, to bardzo proszę, wyślij te audioinspiracje. Pewnie będziemy inaczej patrzeć na ten obraz, jeśli gdzieś wpadnie nam w oko. Tym miłym akcentem chciałem was wprowadzić łagodnie w ten nadchodzący weekend. Zobaczymy się po jego drugiej stronie, jak zawsze. Tymczasem, cześć.